wrestler. Miał taki warsztacik jak ja tutaj, tylko że w mieście. I pracował na tej maszynce. To jest maszyna z 1890 roku. On został wychwycony przez władze nasze ludowe polskie. Jak tu przyjechali ludzie ze wschodu i chcieli bardzo zagospodarować to, co Niemcy zostawili, tak? Oni mieli świadomość, delikatnie mówiąc, rolniczą, nie przemysłową, a to były zakłady przemysłowe, więc takich naprawdę dobrych fachowców łapano i przymuszano do tego, żeby uczyli innych ludzi pracy. Założyli hutę szkła sudetów szczytnej, która się nazywała Rohrbach Glashütte. No i tam trafił ten biedny wrestler i ta Irenka Wędziagolska. I mój tato przez przypadek na grawernię trafił. Wszedł, wyszedł i potem uczył się zawodu. Było mu bardzo ciężko w życiu, bo on pracował jako szlifierz, a chciał być grawerem. I dzięki panu Zbigniewowi Chorbowemu, który mówił: Kostek, ty zawsze dobrze rysowałeś, pozwolił mu po godzinach uczyć się grawerować szkło. Nie? No i tato tak przejął to wszystko. No i dlaczego wrestler? Wrestler z Wędziagolską zrobili zastawę koronacyjną dla królowej Elżbiety Angielskiej. No proszę. W latach 50. To jest kopia. Ale jaka pod to jest światło misterna trzeba sobie praca. Popatrzeć. I to jest idealnie ten sam kieliszek, który tam jest w tamtym domu. To co jeszcze zrobił? Zrobił zastawę na statek Stefan Batory. Ten Stefan Batory, który jest tutaj wygrawerowany, jest wygrawerowany przez wrestlera. Jest to idealny portret, nie? Nie wygląda jak chomik, tylko wygląda jak Batory. Mimo że jest taki malutki, tak? Ten kieliszek został tylko dlatego, że stopa się utrąciła, no i został w hucie. Merkel jest w urządzeniach precyzyjnych jak Rolls-Royce w samochodach, czyli jest najlepszy. Mam dwa. Mam tego, na którym tato grawerował przez 40 lat w hucie Sudety. I mam drugiego, na którym pani Maria Janik grawerowała przez 40 lat w hucie Sudety i zadzwoniła do mnie kiedyś i powiedziała: wiesz co, przyjedź po maszynę. I mówię: ale pani Marysiu, ale jak? Przyjedź, bo one zawsze stały na jednym stole i one będą stały na jednym stole w pomieszczeniu piętro wyżej. No i ten warsztat to jest początek XIX wieku. Jest to warsztat, no który tato kupił za pół litra. Go naprawialiśmy. Ja się na nim uczyłem robić oprzyrządowanie do warsztatu, czyli te wszystkie szpile, tarcze i tak dalej. On ma tutaj bite 11 sierpnia 88 roku. Ja go dostałem od taty na urodziny po prostu. Ja w kooperacji z hutą Sudety robiłem replikę zastawy ze statku Titanic. Zwolniłem się z huty Julia. Pracowałem od 6 rano do 24 ciurkiem i robiłem to. I zarobiłem w miesiąc czasu półroczną pensję wtedy. To było dla mnie... Już wiedziałem, że nigdy w życiu u nikogo nie będę pracował. Konturami narysuj tu zwierzątko. Takie zwierzątko, które lubisz, dobrze? Ja je wygraweruję, z tyłu napiszę twoje imię. I zabierzesz tą szklankę ze sobą do domu na pamiątkę, dobrze? Usiądź, proszę, Zosiu. Usiądź, tu masz poduchę z piachem, szklanka leży.
ta historia nadal jest zamknięta w tej małej szklanej kuli po prostu. I w tej pracowni wszystko takie jest.